Cześć, cześć, witajcie na kanale Co mi się na winie. Dzisiaj przedstawię Wam ciekawe wino musujące, które pochodzi z Nowej Zelandii. Odmiana Sauvignon Blanc, region Marlborough, do kupienia w Lidlu za 4 dyszki. Tak się prezentuje, a ja Was zapraszam do oglądania. Kochani, witajcie w kolejnym nagraniu plenerowym. Dzisiaj jestem wśród słoneczników, mam nadzieję, że wygląda to atrakcyjnie. Trochę szukałem takiego pleneru ciekawego w tym klimacie, no udało nam się znaleźć, jesteśmy, nagrywamy. Mamy nadzieję, że będzie to interesujące. Słuchajcie, interesujące na pewno jest wino. Wino, które chciałbym Wam dzisiaj przedstawić. To jest trochę klasyka, ale podana w dosyć oryginalny sposób. Za klasykę uznaję wino Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, dokładnie z regionu Marlborough. Powiem Wam, że ogólnie rzecz biorąc to Sauvignon Blanc z regionu Marlborough nowozelandzkiego, czy generalnie wina Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, wydaje mi się, że są najczęściej prezentowane tutaj na kanale, jeżeli chodzi o liczebność odcinków. Wydaje mi się, że tych odcinków było już 3 albo 4. Na pewno był odcinek o winie Hans Grail, na pewno o winie Grey Rock. Wydaje mi się, że też było wino South Bank z Żabki, na pewno było. I powiem Wam, że jeżeli ten temat Was interesuje, to ja pod filmem dam linki do tych wszystkich odcinków, bo no, myślę, że tam też trochę ciekawostek na temat tej odmiany mówię. Tak pokrótce Wam powiem. Sauvignon Blanc to jest w ogóle odmiana, która pochodzi z Francji, z Bordeaux, ale została jakiś czas temu przeszczepiona na grunt nowozelandzki. I generalnie rzecz biorąc udaje się tam świetnie, a właśnie region Marlborough, czyli to jest północna część południowej wyspy, jest uważany za taką w ogóle nową ojczyznę tej odmiany, w której ona zupełnie rozkwitła w innym kierunku niż we Francji czy w wielu innych miejscach, bo ogólnie rzecz biorąc Sauvignon Blanc, jak pewnie doskonale wiecie, jest bardzo międzynarodową odmianą. No i praktycznie występuje w większości takich winiarskich regionów. W Polsce też jest. Muchy tutaj jakoś tak mnie obsiadają. Mam nadzieję, że sobie polecą zaraz. A w ogóle za mną są pszczoły. Mam nadzieję, że im nie przeszkadzam, bo tutaj one na tym słoneczniku sobie się relaksują. Dobra, ale wracamy do wina. Słuchajcie, to jest o tyle ciekawe wino, że ono jest w wersji musującej. To jest dość nowe wino jak na Lidla. Ono się pojawiło, wydaje mi się, jakieś pół roku temu. Wcześniej tego wina nie widziałem. No i stwierdziłem, że przy takich okolicznościach przyrody, mówię ogólnie, przez to, że są wakacje, jest raczej ciepło, myślę, że tego typu wino będzie do tego klimatu pasować i dlatego akurat teraz chciałem je przedstawić. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o to, jak to wino wygląda, no to tak, macie etykietę, która jest adekwatna do Nowej Zelandii przez tę taką paproć, która jest takim jednym z symboli tego kraju. Macie potwierdzenie, że jest to wino z regionu Marlborough. Macie nawet podpis winemakera. Nie potrafię go rozczytać, także tutaj Wam nie pomogę. Wino ma 13% alkoholu. No i najciekawszą informacją jest to, że jest to wino tak zwane aerated sparkling. I co to w ogóle znaczy? Słuchajcie, ja w którymś odcinku tłumaczyłem Wam już, skąd w ogóle w winach biorą się bąbelki, dwutlenek węgla, jakie są metody, skąd to się w ogóle bierze. I powiem Wam szczerze, że najchętniej to bym przekleił link do tego odcinka, tylko mam jeden problem. Ja nie pamiętam kompletnie, w którym to było odcinku, a powiem Wam, że już mam prawo nie pamiętać. I to nie chodzi o wiek, ale chodzi o to, że na kanale już jest ponad 75 odcinków, no więc mogę już co do niektórych mieć wątpliwości, gdzie co jest. No więc swoje powiem na temat tego, jak w ogóle w winach znajduje się coś, co nazywamy potocznie i pieszczotliwie bąbelkami. Otóż słuchajcie, są takie trzy metody, o których bym chciał Wam powiedzieć. I zacznijmy sobie od takiej powiedzmy najbardziej eleganckiej, takiej klasycznej. Jest to metoda szampańska, metoda tradycyjna, która polega na tym, że producenci na przykład szampanów robią najpierw zwykłe wino, takie wytrawne białe wino. Od razu mówię, że bardzo skrócę ten proces, także jak ktoś jest z tym obeznany i gdzieś mnie będzie chciał zahaczyć, że czegoś tam nie dodałem, wiem, ale po prostu chcę, żeby to było takie w miarę kompaktowo podane. Czyli tak, robimy wino białe, wytrawne i do tego wina
dodajemy takiej specjalnej mieszanki drożdży i cukru. Zamykamy taką butelkę z tą mieszanką po to, żeby w butelce już zamkniętej doszło do tak zwanej powtórnej fermentacji, bo stąd właśnie biorą się bąbelki. Dlaczego? Dlatego, że fermentacja to nie tylko proces, w którym powstaje alkohol, ale niejako ubocznym skutkiem tego procesu jest powstawanie dwutlenku węgla. I normalnie jak robicie wino takie zwykłe, tak zwane wino spokojne, czyli niemusujące, no to w trakcie fermentacji ten dwutlenek węgla sobie spokojnie jest odwentylowywany, ulatnia się, krótko mówiąc. Natomiast kiedy ten proces pojawi się w zamkniętej już szczelnie butelce wina, no to on nie ma jak ulecieć i nasyca sobą wino i stąd macie efekt w postaci wina musującego. No tak robi się szampany, tak robi się inne wina francuskie typu Cremant, czyli też takie wina musujące, ale nie z szampanii. Tak robi się włoską Franciacorte, tak się robi hiszpańską kawę. To są wszystko wina, które są robione taką właśnie metodą tradycyjną szampańską. Druga metoda nasycenia wina dwutlenkiem węgla to jest tak zwana metoda szarmata. I to polega generalnie na tym samym, tylko że ta fermentacja, która jest zrobiona po to, żeby ten dwutlenek węgla wino nasycił, jest w takich dużych tankach pod ciśnieniem, dlatego ten dwutlenek węgla nie ma jak ulecieć i wino robi się musujące. Tą metodą jest na przykład robione wszystkich ukochane wino, czyli Prosecco. No i jest jeszcze trzecia metoda, którą właśnie to wino zostało dwutlenkiem węgla nasycone. I powiem Wam, że ona zbyt elegancko nie brzmi, bo to jest po prostu... wygląda to tak, że producent robi wino, zwykłe, wytrawne wino, podpina dwutlenek węgla i po prostu wino gazuje. Więc można powiedzieć, że w dużym skrócie to jest wino gazowane czy nagazowane, ale powiem Wam, że to wcale nie musi oznaczać jakiejś takiej jakości gorszej. Aczkolwiek wiadomo, że no takie najbardziej cenione wina, czyli musujące, czyli szampany, no nie mogą być robione żadną inną metodą niż taka bardzo czasochłonna, pracochłonna, tradycyjna metoda nasycenia wina dwutlenkiem węgla. Wiem, że trochę się nagadałem, słuchajcie, ale chciałem to usystematyzować, bo pierwszy raz na tym kanale mamy wino dogazowywane tak sztucznie, więc no warto było chyba o tym cokolwiek powiedzieć. Słuchajcie, podoba Wam się taki w ogóle plener? Plenery będą kręcone myślę, że do końca lata, może później też. Jeżeli ten plener Wam się podoba, to napiszcie w komentarzu słonecznik. I będę Wam bardzo wdzięczny. Przy okazji polubcie film, jeżeli oczywiście uważacie, że na to będzie zasługiwał. No i cały czas przypominam, że można kanał subskrybować. Jest Was subskrybentów coraz więcej, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, słuchajcie. Fiku miku. I teraz zobaczcie. Wyrzucę poza kadr, ale uwierzcie mi, że później to zbiorę. Nie śmiecimy, absolutnie. To wino jest zamykane w sposób taki trochę... może nieoczekiwane. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj zaraz katastrofy. Puch! Piękny dymek na tle zachodzącego słońca przy polu słoneczników. Czy może być coś lepszego? No może być w sumie, bo można też tego wina się napić. I teraz słuchajcie, dzisiaj mam taki kieliszek. Nie jest to kieliszek do szampana, ale uznałem, że on też się będzie dobrze prezentował. Jest dosyć smukły i myślę, że fajnie się będzie tutaj to wino prezentować. Nie wiem, na ile to widać, słuchajcie, ale to jest wyraźnie gazowane wino. Czy takie, wiecie, ten gaz jest taki, no na pewno będzie szczypać w język. No ale o to chodzi w takich winach. Często te bąbelki, które są obecne w szampanie, są takie drobne, delikatne, takie bardziej subtelne. Tutaj subtelności nie ma, ale powiem Wam, że to nie jest wada tego wina, tylko po prostu jego charakter. No i teraz tak. Ogólnie ładnie się prezentuje. Nawet bardzo ładnie. I powiem Wam, że
Jednym z najbardziej takich czynników, który sprawia, że nowozelandzkie Sauvignon Blanc są takim winem pożądanym, bo to jest naprawdę coś, co się sprzedaje dobrze. A właśnie a propos, to wino możecie kupić w Lidlu za 40 zł, 39,90, czyli tak de facto no 4 dyszki. Ostatnio chyba zapomniałem powiedzieć o cenie w jakimś tam odcinku. Także jak na dyskont w sumie cena no taka już powiedzmy zahaczająca o średnią półkę, ale musicie pamiętać, że ogólnie rzecz biorąc wina Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii są zawsze takie ciut droższe, no, kosztują tam około 30, 35, 40 zł. No tutaj macie za 4 dychy wino, które cechuje się tym, i o tym chciałem powiedzieć, czym cechują się generalnie rzecz biorąc właśnie Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii. Niesłychanie atrakcyjnym i pociągającym aromatem. To jest aromat, który jest charakterystyczny dla tej odmiany właśnie stamtąd. Ona w ogóle zupełnie inaczej pachnie i się prezentuje niż na przykład właśnie francuskie Sauvignon Blanc czy jakieś z jakichś innych krajów europejskich. I powiem Wam, że tutaj jest dużo takiego tropiku, takiego fajnego ananasa, jakiegoś takiego mango, może trochę papai, coś w tym klimacie. Nie ma tutaj nieprzyjemnego takiego aromatu drożdżowego, który czasami w takich winach musujących potrafi się pojawić. Tutaj jest wszystko w taki bardzo czysty, subtelny, owocowy, tropikalny sposób podany. No powiem Wam, że naprawdę to wino robi dobre wrażenie już w aromacie. I w ogóle powiem Wam, że jak pierwszy raz zobaczyłem to wino już jakiś czas temu i zdecydowałem, że ono prawdopodobnie będzie na tym kanale kiedyś prezentowane, to od razu ta koncepcja nagazowania wina Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii mi się jakoś tak spodobała, że to jest właśnie efekt, który naprawdę może dawać spore przyjemności. No i tak tutaj jest. No właśnie tropik. Tropik, słodkie, tropikalne owoce, trochę może przełamane cytrusami. Lekko kwiatowe, ale naprawdę pachnie fajnie. Dobra, spróbujmy, jak to wino smakuje. Aha. No bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Jest bardzo adekwatny do tego, co obiecuję już w nosie. Lekka słodycz na początek. Potem trochę kwasowości, takiej rześkiej. I to jest bardzo ciekawe i fajne połączenie. No i to musowanie, no, które nadaje temu winu taki, wiecie, taki po prostu... no takie letnie odświeżenie, takie wiecie. No zresztą, co ja Wam gadam, przecież na pewno wiecie, jak smakują i czym wyróżniają się wina musujące. Powiem Wam w ogóle, że jeżeli chodzi o wina musujące, wydaje mi się, że to też kiedyś już mówiłem, ale ja generalnie dużo tutaj mówię. Wina musujące, pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, oprócz tego, że one są właśnie takie, wiecie, przyjazne, odświeżające, bardzo fajnie sprawdzają się na imprezy z przyjaciółmi, no co może być fajniejszego niż wypić sobie takie winko w jakimś dobrym towarzystwie. Ale pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy odnośnie win musujących w ogóle. To są świetne wina do jedzenia, do potraw, do łączenia z potrawami. I to są takie wina, które potrafią uratować sytuację w momencie, kiedy kompletnie nie macie pojęcia, co do czego podać. Macie jakieś, wiecie, trudne kuchnie, jakieś dania azjatyckie, jakieś, nie wiem, no bardzo takie rzeczy, trochę może bardziej pikantne, ale też takie, które mają wyraziste, mocne smaki. Co do tego podać? Czasami naprawdę nie wiadomo. I uwierzcie mi, że odpalacie butelkę Prosecco albo takiego wina i temat jest załatwiony. Pamiętajcie o tym, bo to wam, że może wam się kiedyś przydać. Słuchajcie, polecam to wino. Polecam to wino na tę porę roku, ale też na inną, bo myślę, że ono daje naprawdę spore przyjemności. Ja nie będę tutaj doszukiwał chyba konkretnych potraw, do jakich to wino mogłoby być zaserwowane, ale na pewno coś na pierwszy rzut oka, coś takiego lżejszego, ryby, jakieś sałatki, ale myślę, że też do owoców to wino by świetnie pasowało, także myślę, że koncepcji na to, jak wykorzystać to, co to wino oferuje, jest dużo i może być naprawdę wiele. Słuchajcie, no nic, będziemy chyba kończyć. Słoneczniki już idą spać zaraz chyba. Trochę tutaj mam wyrzuty sumienia, że pszczołom przeszkadzam, ale myślę, że
Może pierwszy raz coś takiego widzą. Słuchajcie, dajcie znać, co robicie w wakacje. Dajcie znać, czy jakieś ciekawe wino wam wpadły w ręce. Jeżeli tak, to zawsze jestem chętny do wysłuchania rekomendacji. Piszcie w komentarzach, piszcie w DM-ach na Instagramie. Polecam śledzenie Instagrama w ogóle, bo tam zawsze sporo informacji na temat tego, co i jak, i gdzie, i kiedy. No i polubcie film, jeżeli możecie. I słuchajcie kanał, subskrybujcie, jeżeli was zainteresował, a jeszcze tego nie zrobiliście. No dobra, my się zwijamy z... nie wspomniałem się o krzesełku. No krzesełko jest, proszę się nie martwić. Myślę, że do końca sezonu... Czy to jest Mikołaja krzesełko, więc nie wiem w sumie, czemu tak się rządza, ale no, pokazuje, że powinniśmy się dogadać. No dobra, trzymajcie się, życzę wam takich dobrych win przy takiej super pogodzie. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu na kanale Co mi się na winie. Pa!